Gliwickie lodowisko Tafla służy nie tylko do jazdy na łyżwach. Gliwice są mocnym ośrodkiem curlingu w Polsce. Od 6 do 9 kwietnia w naszym mieście rozgrywane były Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w curlingu. Do walki stanęły m.in. 4 drużyny z Gliwic. Wszystkie spotkania rozegrane zostały na lodowisku Tafla. Wzięło w nich udział 18 drużyn, w tym AZS Gliwice, AZS Gliwice Petardy, AZS Gliwice Ogień oraz AZS Gliwice Smok i jego wesoła kompania. Drużyny kobiece z Gliwic zajęły 2. i 3. miejsce. Zwyciężył zespół Posłódź. Natomiast męski AZS Gliwice Ogień zajął 4. miejsce. Tytuł Mistrzów Polski powędrował tym razem do Marlex Curling Team Katowice. Organizowane w Gliwicach zawody to najwyższa sportowa półka. Nasze miasto jest jednym z nielicznych ośrodków w kraju, w których trenowany jest curling. Zawodnicy i zawodniczki AZS Gliwice należą do ścisłej czołówki. Odnoszą sukcesy w kraju i za granicą. Gliwice są bardzo mocnym ośrodkiem. Ilość zdobytych tytułów Mistrzostw Polski i nominacji reprezentacyjnych sytuuje je w krajowej czołówce. Curling to sport dla wszystkich. W rywalizacji biorą udział 2 drużyny liczące po 4 zawodników. Do gry używa się kamieni, które wypuszczane są na lodzie w kierunku celu zwanego domem. Liczba przyznanych punktów zależy od liczby kamieni znajdujących się najbliżej środka domu. I to jest sport na całe życie, dla młodych, starszych, dla kobiet, mężczyzn, dla dzieci. Każdy może spróbować swoich sił w tym sporcie. Na koniec dodajmy, że drużyny, które zwyciężyły w turnieju, otrzymały tytuł Mistrza Polski w kategoriach kobiet i mężczyzn. Zwycięska drużyna kobiet otrzymała nominację reprezentacyjną na Mistrzostwa Europy Grupy C w Andorze. 3 pierwsze drużyny w turnieju mężczyzn otrzymały prawo startu w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy Grupy B.